Podatek od handlu detalicznego został zablokowany poprzez działania Komisji Europejskiej. Komisja Europejska chce się bliżej przyjrzeć temu podatkowi. Natomiast wiadomo, że podatek od handlu detalicznego wpłynie na cały sektor handlowy. Sklepy już w tym momencie przygotowują się do ucieczki do e-commerce'u. Polska od wielu lat jest uznawana za tygrysa, jeśli chodzi o branżę e-commerce. Dochody wynoszą około 36 milionów złotych, natomiast szacuje się, że ta dynamika będzie bardzo szybko wzrastać. Prawdopodobnie do 2020 roku podwoimy te obroty. Dla nieobytego sklepu rzeczywistość w internecie jest bardzo wymagająca. Istnieje tutaj zażarta konkurencja pomiędzy sklepami. Szacuje się, że około 68% koszyków zostaje w internecie porzuconych. W efekcie 3 na 10 transakcji dochodzi do skutku. By przeciwdziałać temu zjawisku i żeby być bardziej konkurencyjnym w sieci, warto wykorzystać dane. Big Data Marketing pozwala na wykorzystanie danych o zainteresowaniach i zachowaniach użytkowników sieci w personalizowaniu komunikatu z obecnymi i przyszłymi klientami. To, na co też powinien detalista zwrócić uwagę, to skalowalność interfejsu. Czyli interfejs powinien dopasować się nie tylko do przeglądarki desktopowej, ale również do smartfonów i tabletów. Kolejną sprawą jest monitorowanie działalności konkurencji oraz średniego poziomu cen, co w tradycyjnych kanałach było bardzo czasochłonne i trudne.